prędkość względna na płaszczyźnie. Przeanalizujmy taki przykład. Mamy człowieka, który znajduje się na takim otwartym wagonie. Wagon jest nieruchomy. Jak wagon jest nieruchomy, to jeśli w tym wagonie, jeśli człowiekowi damy piłeczkę i on tę piłeczkę rzuci do góry, to oczywiście powinien ją złapać z powrotem za chwilę. Tak jest z punktu widzenia tego, kto jest w wagonie, i taki sam obrazek będzie obserwował ktoś, kto obok tej osoby będzie w tym wagonie. Jak to będzie tę samą sytuację postrzegał ktoś, kto pozostanie na peronie, jeśli wagon porusza się z pewną stałą prędkością? Najpierw, co się dzieje w wagonie, jeśli on porusza się ze stałą prędkością? Jeśli porusza się ze stałą prędkością, czyli jest to układ inercjalny również, to dla człowieka, który pozostaje w wagonie, sytuacja się nie zmienia, to znaczy dalej ta piłeczka będzie wędrowała do góry i wracała z powrotem. Przepraszam. Natomiast sytuacja będzie inaczej wyglądać z punktu widzenia obserwatora, który zostanie na peronie. A więc dla człowieka, który pozostanie na peronie, piłka będzie poruszać się po torze parabolicznym, bo wagon unosi piłkę i człowieka z pewną prędkością V1, czyli człowiek rzuca piłkę do góry z pewną prędkością początkową, wagon jedzie w prawo z prędkością V1 i złożenie tych dwóch ruchów, ruchu jednostajnego w kierunku poziomym i ruchu jednostajnie zmiennego, takiego jak występuje w rzucie pionowym, powoduje, że mamy złożenie obydwu rzutów, a wiemy, że złożenie takich dwóch, przepraszam, ruchów, jednego jednostajnego w kierunku osi X, a drugiego jednostajnie zmiennego, czyli rzutu pionowego w kierunku osi Y, skutkuje w tak zwanym rzucie ukośnym. Powtórzę jeszcze raz tę animację. A więc wyobraźmy sobie, że w chwili początkowej została piłka rzucona, porusza się po torze parabolicznym i w momencie, kiedy ją łapiemy, to wraca do położenia wyjściowego, prawda? Taką sytuację postrzega człowiek, który pozostaje w tym układzie odniesienia. Jest to związane z faktem właśnie, że ten układ odniesienia ma swoją prędkość, piłka ma swoją prędkość i one dodają się na płaszczyźnie w ten sposób, że wypadkowa prędkość jest prędkością w ruchu po torze parabolicznym. Innym przykładem jest przykład taki, w którym łódka porusza się po rzece. Łódka porusza się w kierunku prostopadłym, a prąd rzeki jest skierowany w prawo, czyli VW to jest wektor, który ilustruje prędkość, z jaką porusza się woda, a V łódki to jest prędkość łódki względem wody. Jest to wektor skierowany prostopadle. No i teraz na skutek tego, że łódka znajduje się w układzie odniesienia, który porusza się w prawo, to złożenie tych dwóch ruchów, ruchu w układzie odniesienia, który porusza się w prawo, daje wypadkowy wektor prędkości, który jest wektorem prędkości łódki obserwowanym przez obserwatora na brzegu. Czyli obserwator na brzegu uważa, postrzega, że łódka nie płynie prostopadle, tylko płynie pod pewnym kątem alfa i kąt, pod którym łódka płynie, można wyznaczyć, jeśli zna się prędkość łódki i prędkość prądu wody, bo tangens tego kąta to jest prędkość łódki przez prędkość wody. Natomiast prędkość, z jaką łódka porusza się dla obserwatora pozostającego na brzegu, to jest pierwiastek z sumy kwadratów zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa, z prędkości łódki do kwadratu plus prędkość wody do kwadratu. Jak to teraz wygląda z punktu widzenia obserwatora na łódce, czyli jak wygląda prędkość łódki. A więc jeśli chcemy policzyć prędkość łódki względem wody, to musimy skorzystać z równania, które wcześniej już sobie zapisaliśmy, że to jest prędkość wypadkowa minus prędkość układu odniesienia, czyli prędkość tego obiektu w wybranym układzie odniesienia minus prędkość układu odniesienia. A więc
Naszym układem odniesienia tutaj jest woda, czyli jeśli narysujemy sobie wektor V, który jest skierowany w prawo i narysujemy sobie wektor minus V, skoro V wody jest w prawo, to minus V wody to jest wektor w lewo, to suma tych dwóch wektorów da nam prędkość łódki względem wody. I prędkość łódki względem wody jest wektorem, który jest wektorem prostopadłym. Czyli to jest inne spojrzenie na to samo zjawisko, inne spojrzenie przez innego obserwatora. I drugi przykład, czy trzeci przykład z kolei. Chcemy, żeby łódka płynęła prostopadle i pytanie, jak mamy ją skierować, żeby przy prądzie rzeki skierowanym w prawo łódka skierowała się prostopadle. Otóż, żeby to było możliwe, to wiemy z doświadczenia, że musimy łódkę skierować pod pewnym kątem alfa do prostej prostopadłej łączącej dwie linie brzegowe, czyli pod kątem, który tutaj jako kąt alfa został zaznaczony. I korzystając z relacji, które są w tym trójkącie, możemy sobie policzyć, jaką musi mieć prędkość łódka, jeżeli chcemy względem wody, żeby poruszać się z określoną prędkością i dotrzeć w określonym czasie na drugi brzeg. I to korzystając z twierdzenia Pitagorasa możemy policzyć. Otóż V to jest pierwiastek z V łódki do kwadratu minus pierwiastek z V łódki do kwadratu minus V wody do kwadratu. To V to jest wektor ten. Na rysunku niedokładnie to widać. I teraz, żeby ten kąt alfa wyznaczyć, no to korzystamy znowu z relacji trygonometrycznych. Tangens kąta alfa to jest stosunek tego boku do tego boku. To jest długość wektora prędkości wody, a to jest V, czyli pierwiastek z V łódki do kwadratu minus V wody do kwadratu. Jak to wygląda teraz z punktu widzenia obserwatora, który znajduje się na łódce? Czyli wtedy obserwator znajdujący się na łódce wie, że płynie w kierunku prostopadłym, czyli jego prędkość względem obserwatora na brzegu jest V. I teraz, żeby policzyć prędkość względem wody, to musi od tej prędkości odjąć prędkość prądu wody. I w ten sposób otrzyma prędkość łódki i względem wody, a więc V jest wektor skierowany do góry, V wody z minusem wektor skierowany w lewo i suma tych dwóch wektorów to jest wektor prędkości łódki względem wody. Podobnie rzecz się będzie miała wtedy, kiedy analizujemy ruch samolotu i musimy wziąć pod uwagę, że wieje wiatr w określonym kierunku. I w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru i w jakim kierunku chcemy się poruszać, to musimy sobie policzyć, jaki kierunek obrać, żeby trafić do celu. Dziękuję bardzo za uwagę.